I proszę Państwa, ostatnie minuty wielkiej gry poświęcimy panu Tadeuszowi Adama Mickiewicza. Panie mecenasie, proszę o pytanie. Autorem pytań i głównym ekspertem jest pan doktor Andrzej Fabianowski. Drugim ekspertem jest pan doktor Eligiusz Szymanis. I trzecim ekspertem jest pan doktor Wiesław Żońca. A grę z tego tematu rozpoczynają pan Stanisław Mendys i pan Zbigniew Rutkowski. Pan Stanisław mieszka w Krakowie? Tak. Tak? I z wykształcenia pan jest ekonomistą. Ja jestem tak, doktorem nauk ekonomicznych i wykładowcą rachunkowości. Dziękuję bardzo. A pan Rutkowski przyjechał z Piotrkowa Trybunalskiego? Tak, z Piotrkowa Trybunalskiego. A jakie jest pana wykształcenie? Średnie ogólnokształcące, w tej chwili nie pracuję. Dziękuję bardzo. Proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Obserwowali panowie, jak to wygląda. 20 sekund jest na każdą odpowiedź, a przegrywa ten, kto pierwszy popełni dwa błędy. Czy słychać mnie dobrze? Tak. Tak, słychać. A więc czytam pierwsze pytanie. Jaki tytuł nosił włoski romans, w którym według hrabiego opisano bohaterskie czyny ostatniego z Choreszków, a przede wszystkim uwolnienie zięcia z rąk rozbójników, odpowiada pan Stanisław. Romans miał tytuł Hrabia, czyli tajemnice zamku Birbante Roka. Dziękuję, bardzo dobra odpowiedź. I pan Zbigniew. Hrabia, czyli tajemnice zamku Birbante Roka. Dziękuję. A teraz proszę powiedzieć, jakie upominki wręczyła Zosia Tadeuszowi, udającemu się na emigrację, i odpowiada pan Zbigniew. Wręczyła mu obrazek świętej Genowefy oraz relikwie, w której w relikwiarzu była suknia świętego Józefa. Dokładna, bardzo dobra odpowiedź. I pan Stanisław? Zosia Tadeuszowi, tak, żegnając go wyjeżdżającego na emigrację, mówiła tak: ja panu na drogę dam podarunek mały, a także przestrogę, niech pan ze sobą zawsze te relikwie nosi i ten obrazek, i niech pamięta o Zosi. Oddaję głos ekspertowi, bo... Nie, chcemy się dowiedzieć, jakie to były. Konkretnie, czyje relikwie i obrazek przedstawia? Obrazek, relikwie świętego Józefa, oblubieńca, patrona, tak, zaręczonej młodzi. A obrazek z wizerunkiem jakiś? Obrazek był z wizerunkiem Matki Boskiej. Świętej Genowefy. Ach, świętej Genowefy. Pani Stanisławie, jest to pierwszy błąd, ale się jeszcze nic nie stało. I czytam następne pytanie. W jaki sposób zamykano dwór sędziego? Pan Stanisław. Dwór sędziego. Na skobel. Pan Zbigniew. Zamykano na zaszczepki, to znaczy na taki drewniany jakby skobel. To znaczy w formie skobla, tak przynajmniej pigoń twierdzi. Obie odpowiedzi dobre. Uznajemy i tę pierwszą odpowiedź, bo ona właściwie A dokładnie to, było co tak. Chodzi. Drzwi od ganku zamknięto zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto. Tak, tak, tak. Tak? Zgadza się. Demodoskobla. Czytam następne pytanie. Parokrotnie w panu Tadeuszu wymieniona jest tradycyjna potrawa litewska, którą poeta nazywa chłodźcem. Chłodziec ten od pewnego czasu był przedmiotem sporu badaczy i publicystów, ponieważ nie wiadomo było, czy uważać go za rodzaj nóżek w galarecie, czy też, no właśnie za co, panie Zbigniewie? Był to chłodnik. Tak, dziękuję, bardzo dobra odpowiedź. I pan Stanisław? Chłodziec litewski zabielany raczej miał charakter zupy. Tak, wyświetlita odpowiedź, zupy. Dziękuję.
Kamień Intelimeny w świątyni Dumania poeta porównywał do płaczącego małego dziecka, które zostało właśnie ululane przez swoją matkę. Jaki ludowy sposób ukojenia dziecka podaje Mickiewicz przy tej okazji, pan Stanisław? Że liścia makowego sypie pod głowę. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Zbigniew? Chodzi chyba o usypianie wywarem z maku, czyli opium. Panie profesorze? Myślę, że tak, bo to chodzi o ten makier. Uznają panowie to? Tak, tam wprawdzie chodzi o to, że pod głowę nasypać liścia makowego, ale no, ostatecznie to się sprowadza do usypiania za pomocą opium. Dziękuję bardzo. Jaki ptak wygrywał kuranty na zepsutym zegarze w Choreszkowskim zamku, panie Zbigniewie? To był gil. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Stanisław. Kogut. Proszę? Kogut. Ja nie słyszę, dlatego... Kogut. Niestety. No, gil kogutem nie jest. Gil był tam. No niestety, nie jest to dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo za udział w programie. Panie Zbyszku, a panu serdecznie gratuluję. Drugi etap, 2500 do wygrania, 30 sekund na każdą odpowiedź. I na dwa pytania może... Nie, to są pytania ekspertów. Nie, jeszcze nie. I czy może pan popełnić w ogóle dwa błędy. I pierwsze pytanie jest pana doktora Fabianowskiego. Proszę pana, wspaniała uczta staropolska i Wojski, który był mistrzem ceremonii, epatował zebranych gości nie tylko sławnym serwisem, ale także pewnym sekretem kuchmistrzowskim. Chodziłoby mi o to, że sprecyzował pan, na czym polegał ów sekret kuchmistrzowski Wojskiego. Polegał prawdopodobnie, chodzi o rybę, która była w u głowy przysmażana, w środku wiem, że ostatnia część ogon była w sosie, w potrawce. Czyli gotowany i środek? Smażony. To znaczy, głowa była smażona. Głowa była smażona. Co jeszcze? No środek był pieczony, prawda? Tutaj, ale wydaje mi się, że tutaj 2/3 odpowiedzi wypadły, to chyba można to zaliczyć. Ja myślę, że możemy. Jak rozumiem, pan nie bardzo jest biegły w tych pieczeniach, smażeniach i gotowaniach. Widać, że pan nie gotuje. Na pewno. I pan doktor Szymańc. Proszę pana, z jakim stwierdzeniem hrabiego dotyczącym zamku polemizował sędzia, kiedy z dokumentów przekonywał o tym, że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem? No, hrabiemu podobał się zamek z powodu gotyckiej architektury. Doskonale, dziękuję bardzo. Gdy Wojski wraca z łowów, Telimena siedzi w głębi dworu samotnie i planuje polowanie. Polowanie na dwóch zwierzów. Chcemy zapytać, o jakich zwierzów tutaj chodzi. Chodzi oczywiście o Tadeusza i o hrabiego. Tak jest. Proszę, na pytanie będzie krótkie, ale odpowiedź powinna być trochę dłuższa. Dlaczego starego Maćka Dobrzyńskiego nazywano kurkiem na kościele? Nazwano go z powodu częstych jakby zmian stronnictw politycznych, w których brał udział, to znaczy był konfederatem barskim, następnie stał się stronnikiem królewskim, ale w momencie, kiedy król przystąpił do Targowicy, opuścił stronnictwo królewskie i następnie brał udział w powstaniu. Czy w tych wszystkich szaleństwach jest jakaś metoda? Oczywiście jest metoda. Maciek wszędzie, tam gdzie przechodził, upatrywał jakby dobra ojczyzny. Doskonale o to mi chodziło. Dziękuję bardzo.
Borowski używał tabakiery księdza Robaka, prosił go: powiedz Litwinom, niech mnie czekają z tabaką. Jaki miał być gatunek tej tabaki, o której Dąbrowski mówił: nie biorę innej, tylko taką? To była tabaka produkowana w Częstochowie, tabaka paulińska, przez Paulinów. Dziękuję bardzo. Jest w poemacie taka piękna scena, gdy Zosia, ubrana w długą białą suknię, unosi się nad ptactwem. No i kręcąc się jak fontanna kwiatów, na skrzydła i głowy ptactwa sypie grat perłowy. Chcieliśmy zapytać, czym jest ów, z czego składa się ów grat perłowy? To były krupy jęczmienne. Tak jest, to była kasza jęczmienna. Krupy właściwie, tak. Krupy jęczmienne. Proszę pana, taki fragment z początku Księgi Pierwszej, gdzie bursztynowy świeżo bgryka jak śnieg biała. Jak należy rozwiązywać ten zagadkowy rzeczownik świeżo? Tutaj są oczywiście wątpliwości polonistów od dawna, ale no, w komentarzu Pigonia przynajmniej podaje, że chodzi tutaj prawdopodobnie o rzepak, który służył, nasiona z niego służyły do tłoczenia oliwy do lamp. Doskonale. Są przynajmniej cztery opcje wytłumaczenia. Mi chodziło o przynajmniej jedną. Dziękuję bardzo. No, kiedy sędzia narzeka na upadek obyczajów, na to, że nie szanuje się hierarchii społecznych, mówi coś takiego. Jak ów Wespazyjanus nie wąchał pieniędzy i nie chciał wiedzieć, skąd są, z jakich rąk i krajów, tak nie chcą znać człowieka rodu, obyczajów. O jakiego Wespazyjanusa chodzi i dlaczego mówi się o nim, że nie wąchał pieniędzy? Chodzi o cesarza rzymskiego, Wespazjana, który panował w latach bodajże 69-79 naszej ery. A ów cesarz nałożył podatki na publiczne ustępy i powiedział, że nie będzie wąchał pieniędzy z tą drogą zdobytych. Dziękuję bardzo. Na początku trzeciej księgi mamy scenę, gdy hrabia zsiada szybko z konia, odprawia służbę i kieruje się w stronę otworów w murze otaczającym ogród. Konkretnie tak, w stronę owych otworów i wciska się w jeden z tych otworów jak wilk do obory. Chcieliśmy zapytać, dlaczego taki mało cywilizowany sposób wejścia do ogrodu wybrał hrabia. Zobaczył wtedy jeszcze nieznaną sobie młodą dziewczynę i w otoczeniu dzieci. Chciał po prostu z bliska obejrzeć te cudne widowisko. Chciał podglądać, tak, dziękujemy bardzo. Panie Zbigniewie, jeszcze raz w takim razie gratuluję. 5000 przed panem i do pana należy decyzja, który został. Otwieramy? Pierwszy. 5000, 2 minuty na pełną odpowiedź. Czytam panu pierwsze pytanie. W sławnym początku inwokacji Mickiewicz porównuje utraconą Litwę do zdrowia. Jakie jest literackie źródło tego niezwykłego porównania? I pytanie drugie. Wydobyty z rękopisów pośmiertnych epilog do pana Tadeusza opublikowano po raz pierwszy w roku 1860 w Paryżu. Pierwsi wydawcy nie wiedzieli jednak, że jest to epilog i umieścili go w innym miejscu tekstu. Proszę powiedzieć, gdzie mianowicie, a my zaczynamy mierzyć czas. 2 minuty. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, ta inwokacja nawiązuje do znanej fraszki Jana Kochanowskiego o szlachetne zdrowie. Tak. Nic się nie dowie, jak, tak. Ile smakujesz, jak się zepsujesz. Aż się zepsujesz. Natomiast jeśli chodzi o pytanie drugie, pierwsi wydawcy rzeczywiście nie wiedzieli, że to jest epilog i umieścili go po prostu na początku tekstu jako prolog. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Panie Zbyszku, 5000 jest na pana koncie, przed panem 10, 2 pytania i 2,5 minuty na pełną odpowiedź. Czytam panu pierwsze pytanie. Proszę wymienić 4 znaki, które ludowi litewskiemu zwiastowały wielkie wydarzenia historyczne już w roku 1811. I drugie pytanie. Jaka odległość dzieliła zamek Choreszków od Soplicowskiego dworu? Mierzymy czas. 2,5 minuty.
Odpowiadam na pytanie drugie. Odległość ta wynosiła 2000 kroków, czyli około 1,5 kilometra. Cztery znaki, które Ludowik XIV w roku 1811. To była oczywiście wielka kometa, która się wtedy pojawiła. Jakie jeszcze znaki? Nie wiem, krwawe znaki na niebie w kształcie krzyża. To mogło być. Zachowanie zwierząt, które nie chciały jeść, wycie psów, nie wiem, cztery znaki. Nie wiem, no, urodzaj był, to znaczy był nędzny, ale Mickiewicz twierdzi, że był dobry. Czy to już jest pełna pana odpowiedź, tak, panie Zbyszku? Nie, jeszcze się zastanawiam. Jeszcze zostało panu 17 sekund. Nie wiem, ptaki, które, kruki siadające. I proszę o ocenę tej odpowiedzi i pana doktora Fabianowskiego i pana profesora. Jeżeli mam zacząć, to najważniejszym znakiem jest oczywiście kometa i pozostałe trzy pan tutaj właściwie wymienił, mianowicie zachowanie ptaków, psów, prawda, i pewne takie znaki nadnaturalne, prawda, które się czyli tam jest pojawiły. To dobra odpowiedź. Tak. Bardzo się cieszę. Panie Zbyszku, witam w finale. Może pan wygrać 20 tysięcy. Czekam na decyzję. Gram. Tak? A który numer? Pierwszy. Pierwszy. I na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Major Płód przechwalał się, że znakomicie umie tańczyć mazura. Proszę powiedzieć dokładnie, w jakim oddziale wojskowym Płód uważał się za pierwszego mazurzystę. Mierzymy czas, 2 minuty. Płód uważał się za pierwszego mazurzystę w drugiej armii, w 9 korpusie, w drugiej dywizji, w 50 pułku jegierskim. No wspaniale! Panie Zbyszku, jak to można wszystko zapamiętać? Czy to było jakoś ujęte dokładnie, ten kawałek w poemacie? To zaznaczyłem sobie liczby 2, 9, 2, 50. A ponieważ mam lepszą pamięć do cyfr, w związku z tym zapamiętałem tak jak numer telefonu. I tak przyszło przy uczeniu, przyszło tak, panu tak. To do głowy? Przyszło mi do głowy, że w ten sposób łatwiej będzie mi zapamiętać. Chociaż szczerze mówiąc nie liczyłem na takie pytanie. I wybrał pan sobie właśnie finałowe takie pytanie. Czy w szkole też pan kochał pana Tadeusza? W szkole przeczytałem pan? Tylko pierwszą księgę. To znaczy mówię o szkole podstawowej. I dopiero docenił pan w życiu dorosłym? Tak, na studiach tak naprawdę, których zresztą nie skończyłem, ale wtedy dopiero miałem do czynienia z Mickiewiczem tak bardziej na serio. Czy teraz pan jak odpowiadał, bo pana przeciwnik w pojedynku na każde zadane pytanie widziałam, że sobie przypominał odpowiedni kawałek.
żeby odpowiedzieć, a u pana tego nie widziałam, żeby pan w myślach recytował sobie poemat. Nie, jedyny problem to było to pytanie właśnie, jeśli chodziło o te znaki, bo rzeczywiście te znaki się tam pojawiają także w roku 1812 i nie byłem pewien, o jakie chodziło. Tutaj miałem rzeczywiście kłopot, byłem prawie pewien, że już przegrałem. A okazuje się, że nie. Serdecznie panu gratuluję i pana mecenasa proszę o wręczenie nagrody. Szczególnie serdecznie panu gratuluję. Proszę przyjąć naszą bardzo. Nagrodę. 20 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, i na tym kończymy pierwsze wydanie Wielkiej Gry w nowym 1999 roku. Mam nadzieję, że państwo już wczoraj odespali szaleństwa sylwestrowej nocy, a więc dziś życzę wspaniałych kolejnych spotkań towarzyskich i jak zwykle zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry, a zatem do zobaczenia za 2 tygodnie.